to jest pole doświadczalne, typowo burak cukrowy w ekologii, no totalny, jakby to powiedzieć, temat, który się nie sprzeda. Ktoś to robi w ogóle? Nie. Okay. W Austrii robią, tak, ale mają cukrownię, która to odbierze. Odcina nam tą warstwę ziemi od buraka, nie dotykając go, pracujemy na centymetrze, czyli nie podcinamy mu żadnego systemu korzeniowego. Jakie wnioski z tego doświadczenia prowadzą? Kluczowy tu jest termin siewu, tak, żeby ten burak bardzo szybkie miał dynamiczne wschody. Ale zobacz, działanie tam rdestu w ogóle praktycznie nie ma, no bo tam go wyczesałem tym chwastownikiem obrotowym. Wykonuję orkę na głębokość około 18-20 cm i staram się ją wykonać w najbardziej dogodnych do tego warunkach. Witajcie w kolejnym odcinku Epole do popisu. Dzisiaj kontynuuję rozmowę z Bartkiem Piskorskim, gościem poprzedniego filmu, z którym nadal rozmawiam o sukcesach i porażkach mechanicznego odchwaszczania, tym razem buraków cukrowych uprawianych w ekologii. Zachęcam Was także do obejrzenia pierwszej części tej rozmowy z Bartkiem. No i co? Miłego oglądania. Jesteśmy na burakach cukrowych. Tutaj widzę, że efekty były różne, mówiąc delikatnie. Tak, były różne. Tutaj wszystko, co miało nie wyjść, nie wyszło. Okay. W buraku. A coś wyszło? No wyszło to, że one są, pomimo tego, co się wydarzyło pomiędzy. Oczywiście nie wszędzie, tak, bo moje, jakby to powiedzieć, próby. To jest pole doświadczalne, typowo burak cukrowy w ekologii, no totalny, jakby to powiedzieć, temat, który się nie sprzeda. Ktoś to robi w ogóle? Nie. Okay. W Austrii robią, tak, ale mają cukrownię, która to odbierze, tak. U nas nie ma cukrowni, która by to odebrała, także typowo doświadczalnie chciałem to zrobić. No i tu wszystko, co miało nie wyjść, nie wyszło. Zasialiśmy 15 kwietnia. Czyli zimno. W nocy. Przed przymrozkami. Tak, w nocy przyszedł zlewny deszcz, bardzo mocny, zaskorupił wszystko. Później było 2 tygodnie takiego zimna, buraki nie wychodziły, nie, po prostu ich nie było. Chwasty już zaczęły się pojawiać. Buraki wyszły ledwo co się pokazały. Szybko zrobiłem jeden zabieg pielący, na co przyszła znowu zlewa taka i te buraki tak zamuliło. Ledwo co one wyszły i opieliłem szybko i jakby to powiedzieć, buraki zamuliło. I mówię, kurczę, no obsada była tragiczna, tak? To, że one w ogóle są tutaj, to naprawdę olbrzymia ich siła, że one wyszły. Są zasiane, też jest doświadczenie głębokości siewu. Tutaj są zasiane na 4 cm, tam na 3,5, a tam były zasiane na 2,5 cm, na głębokość siewu. Także tutaj takie doświadczenie także pokazuje, że nawet na 4 cm przy takich anomaliach one też powschodziły. Oczywiście było nakuwanie tym chwastownikiem obrotowym, bo gdyby nie było tego nakucia chwastownikiem obrotowym, tam jest takie miejsce, też zostawiłem kawałek, ale już tam daleko chyba nie mamy czasu, żeby iść, gdzie nie zrobiłem tym chwastownikiem obrotowym, tam burak w ogóle nie ma. Będzie z drona widać. Tak, będzie z drona widać. Tam buraka w ogóle nie ma, on się tam nie przebił, także bardzo ważne jest, aby po takich zlewnych deszczach, żeby równe były wschody, ponakuwać. No ale jak widzicie, kolejny deszcz przyszedł, który zamolił to wszystko i nie mogłem zrobić zabiegu chwastownikiem obrotowym, bo bym już uszkodził buraka, co no, gdzieś próbowałem, to widzisz tutaj za naszą kamerą, tam było uszkodzenie. Także tutaj była praca ręczna zrobiona, znaczy oczywiście pielnik, chwastownik to były, ale jak widzimy znowu tutaj widzimy, przeszliśmy też ręcznie, część wyrwaliśmy, bo chcemy zobaczyć efekt, gdy użyliśmy tylko samych narzędzi. Widać, chwastów jest tutaj więcej. Tutaj, jakby to powiedzieć, tutaj przeszliśmy jeszcze ręcznie, a tam dalej jest takie mocne zagłębienie, taki dołek, gdzie ta presja chwastów jest przyolbrzymia i tam w ogóle sobie odpuściliśmy. A powiedz, Bartek, jeżeli chodzi też o przeznaczenie, no bo powiedziałeś, że w Polsce cukrownia żadnego takiego buraka nie przyjmie, to co zrobisz z tym towarem, który tu odbierzesz? Zastanawiam się jeszcze czasami. Ekologiczny cukier. Ekologiczny cukier? Nie, no nie przetworzę, nie mam takich narzędzi, żeby to przetworzyć. Natomiast może uda się gdzieś to oddać, nie wiem, czy zoo, czy nadleśnictwo, czy po prostu, no to tą drogą będę gdzieś szukał momentu, gdzie się będę mógł, jakby to powiedzieć, tego pozbyć. No zobaczymy jeszcze, powiem tak, czasami jest tak,
że najpierw człowiek robi, a później myśli. Także no, zobaczymy. No, chciałem zrobić takie doświadczenie, bo mnie burak bardzo ciekawił pod kątem odkwaszczania. No ale w tym roku no, naprawdę było to bardzo trudne do zrobienia. Jakie wnioski z tego doświadczenia prowadzą? Kluczowy tu jest termin siewu, tak, żeby ten burak bardzo szybkie miał dynamiczne wschody. No to, co się wydarzyło, ci, co zasiali w marcu, był taki okres dużego ciepła, ta końcówka marca, tam był taki okres dużego ciepła. Te buraki u jednego sąsiada widziałem po 7 dniach, one już były na wierzchu. One już były na wierzchu i wtedy ja mogłem użyć narzędzi, mogłem pielić, a w momencie, kiedy ja zasiałem, było 2 tygodnie zimno, one powschodziły po 3 tygodniach tak naprawdę, dopiero ruszyły. No, kluczem jest do powodzenia, no tu też nie miałem swojego siewnika, dlaczego termin 15 ten, bo ja chciałem to, ja widziałem, co się dzieje. Chciałem to opóźnić, ale 15 już było tak ciepło, że wszyscy przezbrajali siewniki na kukurydzę albo przestawiali się ciągiem i obdzwoniłem wszystkich dookoła. Nie, nie, jak chcesz zasiać, to jeszcze mogę ci dzisiaj tylko zasiać, a już za 2 tygodnie czy tam za tydzień nie, no bo ja już będę przygotowany na kukurydzę. Jeśli nie mamy swojego siewnika na miejscu, no to jest później problem, tak? Także tutaj kluczem jest ten termin siewu, no bo mówię, jakby one były po tygodniu na wierzchu, no to ja już pięknie opielam, już mam międzyrzęcia zrobione. Bo tu chodzi o to, żeby uniknąć tej fazy najbardziej takiej delikatnej, czyli fazy liścieni tak, i pierwszego liścia, tak? Tak, tak, tak. Jak burak wychodzi, to musimy pierwsze co bardzo bliziutko objechać je, tak? Właśnie tym pielnikiem, systemem sterowania kamerą, ale tym pielnikiem precyzyjnym, który ma te talerze tnące, czyli odcina nam tą warstwę ziemi od buraka, nie dotykając go, pracujemy na centymetrze, czyli nie podcinamy mu żadnego systemu korzeniowego, nie, jakby to powiedzieć, nie obniżamy poziomu wody. No i wtedy mamy chwasty zwalczone w międzyrzędziu. Następny zabieg, jaki robimy, jak burak już będzie ciut większy, możemy przejechać broną chwastownik, albo kolejny zabieg pielnikiem właśnie już z tymi narzędziami finger hole, czyli tymi gwiazdami, że już usuniemy trochę tych chwastów pomiędzy burakiem, a burak jest już na tyle silny, że jemu nic nie zrobimy. Także dla powodzenia w ogóle uprawy, no to termin siewu, użycie właściwych narzędzi w odpowiednim momencie, to jest kluczowe. Bartek, mamy jeszcze kilka metrów, przejdźmy do tej ostatniej soi, bo tutaj chciałeś bardzo mocno mi coś jeszcze pokazać i powiedzieć. Tutaj pokażemy ten, to jest trzeci termin siewu, tutaj, nie, przepraszam, drugi termin siewu, tu jest drugi termin siewu i teraz co tutaj możemy pokazać, że tu ewidentnie, zobaczcie, to jest około 3 dni po tym pierwszym terminie, czyli to już był w okolicach chyba 2 maja, był siew. Bardzo duża różnica już w wyglądzie. Ale co tu się wydarzyło takiego najgorszego dla mnie? No bo opieliłem tamtą soję. No i w tym czasie pojechałem ustawiać na Zamojszczyznę pielnik. I mówię, dobra, no to przyjadę za 2 dni, zrobię zabieg, tak? No bo to jednak tam na Zamojszczyznę to jest wyprawa. Nie da się. No da się obrócić, znaczy, ale bardzo ciężko. Później trzeba odchorować jeden dzień. Tak jest. No i co, przyjeżdżam, to było godzina tam 19. I co, pojawił się taki zlewny deszcz, 20 ponad litrów. No i później 4 dni nie mogłem wjechać i chwasty już mi odpłynęły. Także tutaj jest to pokazane, no zobacz, Komoski, RDS, który już nie zwalczy, tak? Chwastnica, no tutaj już tych chwastów przegapiłem, no nie zdążyłem po prostu wykonać terminu, później zbyt dużo wody, nie było okienka zabiegowego i chwasty już mi odpłynęły. Oczywiście, a różnica w ilości zabiegów tam a tutaj, między pierwszym terminem a drugim? Tyle samo. Okej, czy to jest tylko kwestia przesunięcia? Kwestia wszczelenia. No bo pierwszego. Zobacz, tutaj też mam już opielone, jeszcze międzyrzędzia zrobiłem, no bo w międzyrzędziu jest czysto, okej, okay, tak? Natomiast jakby to znaczy, te międzyrzędzie zrobiłem intensywniej, tak? Jeszcze je zrobiłem intensywnie, widać tak, że mocno... A że jest taki rynna się zrobiła. Rynna się zrobiła, tak. Tu zrobiłem intensywniej, no bo te chwasty też mi odpłynęły w tym międzyrzędziu i one już się ukorzeniły, musiałem je mocniej wyciąć, więc... No a co do czego zmierzam? Jeśli też tych chwastów jest dużo, tak, to gdzie nie gdzie mi się też ten pielnik pozapychał, tak? No bo jest tej żywej masy jest bardzo dużo, taki co innego jest mulcz, który jest skruszony, rozdrobniony dobrze przez kombaj albo coś, a co innego jak jest masa zielona, która wiesz, RDS, który się ciągnie, nawija, no zobacz, że on tą soję wręcz oplata, tak, tutaj o.
On wręcz, on tu wyrasta po prostu. No i trudno go wyrwać. Trudno go wyrwać, no? Ale zobacz, działanie tam rdestu w ogóle praktycznie nie ma, no bo tam go wyczesałem tym chwastownikiem obrotowym. On po prostu, on nie jest jakiś tam bardzo trudny do zwalczenia na zasadzie, że nie da się go zwalczyć, tak? Ten zabieg, trzeba wydrapać, nie? Trzeba go po prostu wydrapać w tej fazie bardzo, bardzo płytko. Możemy też pokazać, bo faktycznie rdez jest pod tym kątem ciężki, że on się korzeni głęboko, tak, nie? Jak, czyli jak on już się korzeni, to już go tak naprawdę pielnik ma, trudno go wyciąć, a co dopiero chwastownik. Czyli ta faza tego jakby to powiedzieć, tej niteczki, tak? To jest ta faza, kiedy należy zwalczyć większość chwastów. No oczywiście nie wszystkie, no bo ostrożeń, z którym mam olbrzymi problem, szczególnie tam, jak widzimy dalej, mam pszenicę w oddali, no to ostrożeń to jest bardzo trudny chwast do zwalczenia, ponieważ my go przycinamy, on odrasta. I tutaj jakby to powiedzieć, tu jedynie płodozmianem, agrotechniką przedsiewną możemy go zwalczyć, a pilnikiem to możemy, czy chwastownikiem możemy go tak tylko podciąć albo go pogłaskać, czasami tak się z nas zaśmieje. To jeżeli ktoś na ogródku ma dużą mniszkę, to jest bardzo podobny przypadek, nie? Że możemy nawet, on się urywa, ale dalej odrośnie. Bartek, dzięki za te kilkadziesiąt minut dobrej rozmowy i pokazania z jednej strony, że to nie jest niemożliwe, ale trochę trudne i precyzyjne, żeby chwasty w taki sposób mechaniczny zwalczyć. Dzięki też za to, że powiedziałeś, w jakim celu niektóre z tych roślin uprawiasz, bo to też z jednej strony pokazuje i otwiera oczy, jak można wykorzystać wiele niszowych upraw dzisiaj w rolnictwie i tym samym znaleźć sobie jakąś drogę do tego, jak zarabiać. Tak robisz to ty, chociażby w takiej perspektywie sprzedaży, także tego, co zbierasz i później przetwarzasz. O tym dosyć dużo mówiliśmy w podcaście, prawda, w listopadzie, tak, więc zachęcamy i odnosimy się do tamtej rozmowy, bo tam powiedziałeś też dużo na temat swoich pomysłów, na temat tego, jak robisz pewne rzeczy. Ekologia nie jest prosta, ale jest możliwa. Oczywiście nie pokazaliśmy wszystkich, bo tam mamy jeszcze łubin, mamy jeszcze płaskórkę jasną, ciemną, no ale czas nam się już, jakby to powiedzieć, antenowy kończy, wszystkiego nie pokażemy. A jesteś otwartą osobą, która dużo też mówi na różnych szkoleniach, konferencjach. Można mnie znaleźć na social mediach, czyli Facebook Bartłomiej Piskorski, na YouTubie Organic Center, tam też dodaję, no niedużo, ale filmy takie, jakby to powiedzieć, żeby zobrazować, jak należy tymi narzędziami pracować, jak te narzędzia pracują. Oczywiście mam nadzieję, że filmy, które wam prześlę, też przebijecie tutaj troszkę takie przebitki z tego pielenia, żeby było pokazane, że tu były te narzędzia użyte. Także ja bardzo dziękuję, że przyjechałeś i zgodziłeś się tutaj pokazać i te małe sukcesy, i te problemy, które tutaj widać. I chciałem pokazać, że to rolnictwo ekologiczne nie jest łatwe, jest bardzo trudne i żeby dla osób, które myślą o wejściu w rolnictwo ekologiczne, trzeba się dobrze przygotować, żeby nie popełnić tych błędów, co ja i dużo, jakby to powiedzieć, zdobyć wiedzy i dopiero wtedy można zacząć tą przygodę właśnie z rolnictwem ekologicznym, ale przejść tą rzekę, gdzie czujemy grunt, żeby nie narobić sobie takich problemów, jak ja narobiłem sobie na swoich polach. Amen, postawmy kropkę w tym miejscu. Dzięki Bartek za zaproszenie, a Was zapraszam do tego, żeby pisać w komentarzach pytanie do Bartka. Pytania do Bartka związane właśnie z tym, w jaki sposób w ogóle prowadzi swoją działalność i jeżeli macie jakieś takie pytania dotyczące tego, o czym tutaj dzisiaj jeszcze mówiliśmy, a może nie drążyliśmy aż tak głęboko, jakbyście chcieli, to piszcie oczywiście je w tej sekcji komentarzy. To jeszcze nie wszystko. Posłuchajcie, co Bartek ma do powiedzenia w kontekście uprawy gleby w ekologii oraz wykonywania badań glebowych. W gospodarstwie ekologicznym króluje jednak ta orka, tak? Orka przykrywa różne błędy, w szczególności chwasty, które mamy, po orce mamy czyste łoże. Ale ja uważam, że należy próbować i wchodzić również w tą bezorkę w uprawie ekologicznej. Trzeba robić te doświadczenia, część wyjdzie, część nie wyjdzie. Ja w tym roku posiałem również kawałek soi w uprawie bezorkowej. Mam pszenicę całą posianą w bezorce i widzę te rzeczy, które są na plus. Widzę również te rzeczy, które są na minus. Rzeczy, które w orce są na plus, to, że mamy czyste łoże, nie ma właśnie tego dużego banku chwastów na górze. Zwalczamy również te chwasty bardziej uciążliwe i dodatkowo to, że różne choroby też tam przykrywamy na dnie bruzdy. Natomiast to, co widzę bardzo dobrego w bezorce, to zupełnie inaczej pracuje ziemia i tutaj
o wiele lepiej się uprawia, o wiele lepiej pole wygląda, nie ma takiej tendencji do zaskorupienia się, więc są i te plusy orki i są te plusy również bez orki. Ja na razie próbuję, testuję, ryzykuję, jednak te uprawy bardziej wymagające lepszego poświęcenia, czyli większego poświęcenia, czyli większej pielęgnacji wykonuję na razie w systemie orkowym. Te mniej takie wymagające pielęgnacji jak żyto, jak pszenica w systemie bezorkowym. Wykonuję orkę taką średnią, na około 18 cm 20 i wykonuję ją w momentach takich najbardziej dogodnych, żeby nie robić dla gleby więcej szkody niż pożytku, czyli nie wykonuję w okresach takich newralgicznych, czy typu sierpień, gdzie jest wysoka temperatura w ciągu dnia, jest dużo nasłonecznienia, bo wtedy tą biologię, która jest w glebie, to ją w ten sposób również możemy zabić, więc jak już orka, no to robiona w tym okresie październik, listopad i wtedy to jest taka, powiedzmy, orka na zimę. Wykonuję badania gleby. W ostatnim roku zrobiłem takie gruntowne przebadanie swoich pól. Zrobiłem tą metodą Melicha 3, taką bardzo w ostatnim czasie popularną. Oczywiście formy również ogólne, kationy wymienne i widzę na swoim polu, że jest bardzo dużo do zrobienia. Mam olbrzymią mozaikę i rolnictwo precyzyjne, czyli stosowanie zmiennych dawek nawożenia punktowych u mnie naprawdę by się spisało i by przyniosło mi bardzo wiele oszczędności w stosowaniu właśnie nawozów. Badania, które wykonałem, wykazały, że mam bardzo dużo wapnia, a magnezu stosunkowo mało, szczególnie tego dostępnego, więc tutaj muszę wykonać dużą pracę, żeby tutaj ten stosunek był u mnie o wiele lepszy. Oczywiście mam górki gliniaste, gdzie ten stosunek jest w drugą stronę. W związku z tym muszę uzupełnić mikro i makro składniki. pH, które tutaj mam 7,5, czasami 8, więc w rolnictwie ekologicznym jest o wiele łatwiej podnieść pH, niż zakwasić tutaj tą glebę, więc no przede mną dużo wyzwań i jeszcze dużo pracy.